Kolejne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Mariusza Kamińskiego Izba Kontroli Nadzwyczajnej za rażące naruszenie prawa uznała wyrok, jaki w sprawie mandatu polityka podjęła Izba Pracy. Polityczną batalię wokół mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego przeciął jego wybór do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej w sprawie polityka PiSu zapadły dwa orzeczenia Sądu Najwyższego: jedno wydane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i jedno wydane przez Izbę Pracy. Ta ostatnia zajęła się mandatem poselskim Mariusza Kamińskiego, bo oczekiwał tego od niej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Problem w tym, że marszałek próbował wpływać na to, kto skontroluje wydaną przez niego decyzję o wygaszeniu mandatu Mariuszowi Kamińskiemu. Jednocześnie z dwóch wyroków Sądu Najwyższego uznał jeden z nich, drugi odrzucił. I na tej podstawie marszałek blokował politykowi PiSu udział w obradach Sejmu. Prezydent Andrzej Duda miał w tej sprawie zastrzeżenia konstytucyjne, dlatego regulacje ustawowe przyjęte w tym czasie przez Sejm po złożeniu podpisu odsyłał do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz sprawą Mariusza Kamińskiego ponownie postanowiła zająć się Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która uznała orzeczenie Izby Pracy za rażące naruszenie prawa. Izba Kontroli Nadzwyczajnej zajmuje stanowisko, że mandat poselski polityka PiSu nie został wygaszony, bo w jego sprawie prezydent sięgnął wcześniej po ułaskawienie.